Zapraszam dzisiaj na zadanie 15 z egzaminu ósmoklasisty 2021. Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm kwadratowych. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak jak na rysunku. Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc tak, musimy sobie przypomnieć, co to jest pole powierzchni całkowitej. Więc pole powierzchni całkowitej jest to, co jest wokół bryły, czyli jakby zewnętrzna powłoka bryły. Jeśli mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny, to on się składa z podstawy, którą jest kwadrat, i czterech trójkątów. Więc wszystkie te pięć pól, czyli pięć tych figur geometrycznych, mają równe pola. Czyli możemy sobie napisać, że pięć razy pole tych czterech figur, tych czterech trójkątów i jednej podstawy, czyli jednego kwadratu, możemy sobie napisać, że to jest 5 razy P, czyli 5 razy pole, ponieważ one są równe. I to jest równe polu powierzchni całkowitej, czyli 80 cm kwadratowych. No i teraz wyliczmy sobie jedno pole tej jednej figury. Czyli P równa się 80 przez 5. 80 przez 5 to jest 16 cm kwadratowych. Czyli wychodzi nam na to, że każda ściana ma po 16 cm kwadratowych. Każda ściana i podstawa. Ok, i teraz mamy pytanie, jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? A bryła otrzymana przez Stasia, czyli pole powierzchni całkowitej, to jest tak naprawdę to, co na zewnątrz, czyli już nie liczą nam się dwie podstawy, ponieważ one są sklejone podstawami. Czyli tak naprawdę mamy 8 trójkątów. Więc 8 trójkątów to po prostu będzie 8 razy P nasze, ponieważ i tak jedno P to jest 16 cm kwadratowych, jedno pole jakiejkolwiek ściany czy to podstawy, ale ich jest 8, więc 8 razy 16, no to mamy 128 cm kwadratowych. U nas to jest odpowiedź B. To nie było takie trudne, tylko trzeba sobie to zwizualizować i wiedzieć, co to jest pole powierzchni całkowitej. Ok, to by było na tyle dzisiaj. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię na jutrzejszego shorta. Do zobaczenia, na razie, cześć!